Panie pośle, na sam koniec już proszę powiedzieć, jak wygląda teraz sytuacja pana kolegi partyjnego, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry? W jakiej kondycji zdrowotnej jest? Walczy, walczy. Ma drugą chemioterapię i walczy. A czy jest perspektywa, jakie są rokowania? Czy jest tam perspektywa po prostu operacji, która byłaby jakimś rozwiązaniem tej całej terapii? Czy w istocie choroba jest tak zaawansowana, że operacja nie ma sensu? Czy ma pan tutaj wiedzę? Choroba jest zaawansowana. Ja mam jakąś wiedzę, ale nie będę się z nią dzielił, bo to są jakby dane wrażliwe. Natomiast ja tylko powiem jedno, że to jest tego typu choroba, tego typu nowotwór, gdzie co do zasady szanse są słabe. Natomiast akurat Zbigniew Ziobro, ja go znam i on jest tak silny i tak twardy, trzecia RP go przećwiczyła, że ja jestem przekonany, że on z tego wyjdzie. No on z tego po prostu wyjdzie, wróci i będzie walczył dalej. I będzie dalej walczył.